Wyznacz wzór funkcji, której wykresem jest prosta równoległa do prostej o równaniu y równa się minus 3x plus 2 i która przechodzi przez punkt o współrzędnych minus 1, 4. Poszukujemy równania prostej. Równanie prostej to jest y równa się ax plus b. Nazwiemy naszą prostą L, a prostą, do której nasza prosta L jest równoległa, nazwiemy sobie K. Dwie proste, które są do siebie równoległe, muszą mieć ten sam współczynnik kierunkowy. Czyli skoro nasza prosta K jest równoległa do prostej L, to mają te same współczynniki kierunkowe, czyli współczynnik A musi również wynosić minus 3. Podstawmy A do wzoru naszej funkcji. Czyli prosta L ma równanie y równa się minus 3x plus b. W naszym wzorze nie znamy jeszcze współczynnika b. Wiemy, że nasza prosta L przechodzi przez punkt o współrzędnych minus 1, 4. Pierwsza współrzędna punktu to jest współrzędna x-owa, druga współrzędna punktu to jest współrzędna y-owa. Wystarczy więc współrzędne tego punktu podstawić do naszego równania i jedyną niewiadomą będzie b. Czyli pod x wstawiamy minus 1, pod y wstawiamy 4. Dostaniemy 4 równa się minus 3 razy minus 1 plus b. W naszym równaniu niewiadomą jest b. Bez problemu je policzymy, bo jest to jedyna niewiadoma. Uprośćmy. Minus 3 razy minus 1 daje nam 3. Chcemy obliczyć b, więc trójkę przeniesiemy na lewą stronę równania. Dostaniemy 4 minus 3 to jest b. Czyli nasze b wynosi 1. Wystarczy już tylko do naszego równania pod b wstawić jedynkę i dostaniemy równanie prostej L, czyli y równa się minus 3x plus 1.